chłopaki, słuchajcie, musimy dzisiaj wygrać ten mecz. Tręże, wygramy, bo mamy to coś, czego nie ma tu nikt. My mamy to coś, czego nie ma tu nikt. A my mamy to coś, czego nie ma tu nikt. Czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt. Technika, umiejętności, talent, ADHD, Alzheimer. O czym mówimy? Skleroza. Subskrybuję? Nie subskrybuję. Subskrybuję! Siema! Witajcie, tutaj Kamcio z Candy Freestylers i witam was w kolejnym odcinku serii Rap w prawdziwym życiu, a dzisiaj druga część kamerzysty, ponieważ pod pierwszym filmem no rozwalili system. Masakra. Niesamowita wyświetlenia, łapki w górę, więc już teraz prosimy was o łapeczkę w górę. Spróbujmy dobić aż 5000, jeśli to zrobicie, to będzie niesamowita liczba. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, ponieważ w tym momencie już kolejny cel to 70 tysięcy subów, więc zapraszam do kliknięcia 3 filmy w tygodniu, więc naprawdę warto. I już na początku reklamujemy Instagramy. Tutaj widzicie Instagrama Marszfana, jeśli go zaobserwujesz, otrzymasz spam like na profilu. Tutaj mój Instagram, to samo jeśli wpadniesz, otrzymasz lajki. Tutaj Instagram Czubiego, wpadaj, zapraszam serdecznie. I ten Instagram Pieszchały, również wpadaj. Od całej ekipy dostaniecie lajki, jeśli nas zaobserwujecie. Pamiętajcie, żeby w komentarzu napisać, jakiego wykonawcę rapera chcesz zobaczyć w kolejnym odcinku naszej serii. My teraz zapraszamy do oglądania. Dobra, słuchajcie, muszę wybrać skład po prostu na ten mecz. No i tak, no i Pieszchała na 100%, no bo no pokazujesz klasę, naprawdę poprzedni mecz, mistrzostwo. Dzięki. A ciebie nie biorę. Bo jesteś amatorem. Ale no, myślę, że jesteśmy profesjonalną drużyną, a ja się wpisuję w te... Pas. Nie. Czas na okno. Zawsze do celu. Słuchajcie, nasz klub to historia sięgająca XX wieku, pierwszej, drugiej, trzeciej i ósmej epoki średniowiecza. A ty? Chciałeś współpracy ze mną, a zwąchałeś tylko pęgę. I co? Nie, bo jestem tu dla tradycji. Dla pieniędzy. Dla epok i pokoleń. To powiedz, w której epoce był nasz klub? Co był nasz klub? No w pierwszej, drugiej, trzeciej i ósmej. W pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i ósmej. No ale w czwartej też nie słuchałeś tak... mnie. Co w czwartej? Czwarta epoka to był najważniejszy okres naszego zespołu. Przejebaliśmy wtedy wszystkie mecze. Ale na bucho do... 90 minuta i znowu przegrywamy. Szkoda komentować. Ja do. Jeśli to jest Kamil, to powiedzcie mu, że zaraz mu p***wie. Kamil! Zaraz cię dogonię. Hello, my friend. Yeah, bro. Hello, to how you, how you doing? Yeah, Pablo, yeah, bro. Escobar. What? Pluma. What the fuck? Yeah, what? Yo, man! Yo, man. Yo, man. What's up? Yeah. Nigga. Ball or something, huh? Ball. Yeah. Chciałeś mieć połowę? Yo, polowa teda. Polowa, ja. Pila. Ja, pila. And... Bruh. Cześć, z reguły nie pokazuję wam mojego miejsca pracy, między innymi montażu lub tam, gdzie wymyślam odcinki, ale dzisiaj jest naprawdę świetna okazja, ponieważ sprawiliśmy sobie niesamowite, mega wygodne fotele od firmy Diablo. Właśnie zostały nam przysłane. Tutaj czeka właśnie paczka na Marszfana. Może jeden z powodów, dlaczego Marszfan miałby założyć kanał, będzie mi się na pewno najlepiej pracowało. One są tak wygodne i tak przyjemne, że to jest naprawdę masakra. Bardzo dziękujemy firmie Diablo właśnie za takie foteliki. No i oczywiście wszystkie linki macie w opisie do właśnie tego modelu X-Fighter. Mega wygodny. Tutaj XI Marszfana i ogólnie wszystkie foteliki również znajdziecie na stronie. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia oraz do kupna, bo naprawdę warto, ponieważ ceny są naprawdę warte tej wygody. Słuchajcie panowie, to boisko, to jest jak teatr. Wy tu odgrywacie sztukę, no piękną sztukę. Aktorami w nim jesteśmy my. To jesteśmy tylko my. Tak, my tworzymy to przedstawienie dla naszych niesamowitych odbiorców, kibiców. Prawda, trenerze? Tak jest, dla naszych niesamowitych kiboli i was na naszym kanale! Z tobą chcę do końca życia być, no bo jesteś tylko ty i nie liczy się już.
co trener robi? Takie rzeczy ma? I co? Tyle Słuchaj. Pieniędzy? Ostatni mecz zagrałeś bardzo dobrze. No nie oszukujmy się, buczeli, wszystko. A ty co? Chciałeś ci trochę fejmu? No bo chciałem trochę fejmu, no bo ja grałem dla kibiców. Po zagraniu. No po zagraniu już kiwam do tego. Tak zrobię. Ale to trenerze. Tak, cały czas tak robi. Do pana chusteczka tylko. Nie pamięta pan? Ale ja ją używam na dwa użycia. Więc aha. Proszę mnie oddać. Dobrze, przepraszam. Kamek, taki cwaniak, to traf w poprzeczkę cwaniak. Daj mi kilka chwil. Trenerze, gdzie są nasze pieniądze? Pieniądze moje! Nie ma w ogóle nic tutaj. Miałeś przyjechać do mnie dzisiaj i... Ale jak to dzisiaj? Nic nie wiedziałem. Co dzisiaj? Do dzisiaj był termin. Co? Nic pan nie mówił. Pan mówił, termin że nigdy nie był ma do dzisiaj. No przecież podpisywałeś 3 lata temu, jak cię sprowadziłem do tego klubu, to podpisywałeś. Wszystko. Że co? Że dzisiaj jest termin? Tak. Że patrz. A to nie można mam na jutro? Mam zapisane. Mam tutaj termin. A nie można na jutro przełożyć? Orzekaj, spróbuję. Nie da się. Naprawdę. No patrz. Widzisz? Co się dzieje? No nie. No nie można. Naprawdę. Mamo, bo trener mi pieniądze. A, dawaj ten telefon. Ja robię swoje. Dobra, takie szybkie 10. Trenerze, widzi pan te bloki? Te szare bloki nauczyły nas tu żyć. Kiedyś nie mieliśmy nic. Teraz mamy pana. Jakie k***a szare bloki do k***a? Wy w bloku kurwa mieszkaliście takiego k***a. Wy w domu jednorodzinnym grzaliście dupę. Nie wiecie k***a co to osiedle jebne k***a. A osiedle, tak, kurwa, osiedle domowe też może być. Ja mam panu pokazać tutaj co to jest blok. Panowie. Dogrywka. Kiedyś dogrywkę rozstrzygano złotym golem. Teraz się nie liczy nic. Czyli bez złotego gola już? Po prostu przejechaliśmy. Już nie wkurza trener tym gadaniem. Przepierdoliliśmy. W łeb chce trener dostać? Był rzut monetą. Fight. Dawaj go! Trener leci! Kogo by tu sprzedać? Większe szaną na tym zrobię! I took the Perez and you are going to... Perez? Ten shut up! Madrid. You are going to Real Madrid, yeah. No way! Yeah. No fucking way! Yeah, alright. David Fry jest naprawdę... Ej, pieszkała, co sądzisz o naszym trenerze? No... Wszystkie jego słowa to są kłamstwa! Nie są! Czemu mnie powiedzieć, że on tu stoi? Ten dziad wstrętny, że... To było o prezesie, trenerze. Mamy wspólnego wroga. Prezes to jest mój dobry znajomy, który daje mi pieniądze co miesiąc. A na... No co? No nie mam pieniędzy. Co do pieniędzy, to 50 zł za kablowanie kamyka. Potem ci dam. Dobra. Pa. O! Nasz ulubiony zawodnik! Widzę, że pokazałeś sobie bestię przy ostatnim meczu. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Tak. Wiem, że to chore, ale chcę już wziąć tej bestii maskę. No zdejmij. Tak o. Ale już nie będę dobrze grał. Nie no będziesz, to nawet się przyjrzymy. Już nie będę dobrze... O, patrz. Kamil, ja myślałem, że... O, od razu lepiej. Mam czapkę trenera! Nie, to było tylko należy. Twarzę go upiesz, tak? Nie w... Nie. Słuchaj, mamy ogromne problemy finansowe. Słuchaj, nikt nie może się o tym dowiedzieć, rozumiesz? Nie. Mamy problemy w klubie trenerze? Zajmij się swoim życiem, co masz mało w nim problemu? Nie. Rozumiesz, zajmij się sobą. Ale to... Nic nie słyszałem. A czy widzowie mogą zmienić? Lajkami? Nic nie sytuację w klubie?
Będę trenerem, jeśli wbiją ile lajków? 2,5. Nie, to jest odcinek z kamerzystą. 3900. Tak, 3900 lajków, jestem trenerem, ale teraz już na serio nagramy taki odcinek. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie o łapce w górze. Fajnie, jakbyście dobili 5000, ponieważ niesamowita aktywność była pod pierwszą częścią. Więc jeśli chcecie kolejną część kamerzysty, ale to już musielibyście 5000 lajków zostawić, jeśli byśmy trzecią część nagrali, nie? Wow. Masakra. Pamiętajcie o subskrypcji, aby tych odcinków i serii nie przegapić, ponieważ lecimy po 70 tysięcy w tym momencie. Oczywiście pamiętajcie o Instagramach. Tutaj widzicie Instagrama mojego, jeśli mnie zaobserwujesz oczyma wspomnianych na profilu. Tutaj Instagram Marszfana, tutaj Instagram Pieszkały i tutaj Instagram Czubiego. Jeśli wpadniesz na nasze Insta, odwdzięczymy się lajkami. W komentarzu napiszcie, jakiego youtubera lub wykonawcę, rapera chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. Marszał, chcesz jeszcze coś powiedzieć? Ja tak naprawdę chciałem się z wami pożegnać i zaproponować państwu jeszcze raz nasze Instagramy, ponieważ jest tam dużo informacji na temat odcinków, jest dużo live'ów na YouTubie, jak też na naszym Instagramie, więc jeszcze dokładnie bardzo... Dzieje się 3 filmy w tygodniu, tak więc jeszcze raz was naprawdę gorąco zapraszam. Dzięki, że jesteście. No i dzięki wielkie za ten odcinek.